To, że ja mam sobie jakieś takie smutne pokłady, i to, to nie jest od dziś, to nie jest od roku, tylko to jest naprawdę od, ja je ja od zawsze miałam, miałam jakąś taką tendencję po prostu. Ja już jestem w takim miejscu, już mam na tyle dużo lat <grych> i na, na tyle już dużo doświadczenia, że ja naprawdę już nie robię rzeczy, z których nie, nie będę dumna. Poracując nad płytą REM, zauważyłam dużą zmianę i właśnie zobaczyłam ten progres taki, taki mój w ogóle jako człowieka, jako kobiety. Ja nie odpuszczam żadnego z etapów. Ja jestem, wiesz, od, od, od wybierania brzmienia basu, po to, jak ta linia basu będzie brzmiała. Ja właśnie w niczym nie hamuje i jakoś to po prostu ta machina jest taka rozpędzona cały czas, od jakiegoś czasu, że naprawdę jest jakoś tak hardkorowo. Ta, to, to, to wychowywanie się naprawdę na łonie natury i w też takiej malutkiej społeczności jest dużo spokojniejsze, przynajmniej z mojej perspektywy, więc ja jakoś tak się bardzo cieszę, że, 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 że tam się urodziłam i że jestem z, tej, z tego malutkiego parchowa. Ja naprawdę jak solidnie afirmowałam, kilka razy w życiu naprawdę solidnie sobie coś afirmowałam. No między innymi, wiesz, to, że będę robić to, co robię teraz, to od naprawdę od dziecka. Ja po prostu nie brałam pod uwagę innej opcji. Mam mało takich dni, w których będę mogła sobie popłakać po prostu i nie dlatego, że jest źle, tylko że dlatego, że jest po prostu bardzo intensywnie dużo. Studio 96 zaprasza Mateusz Opyrchał. Kilka miesięcy temu napisałem do niej na Instagramie późnym wieczorem wiadomość o treści: czy w związku z nowościami można panią zaprosić na rozmowę do podcastu? Odpisała mi w środku nocy. No, jasne, cytuję. No, naprawdę, w środku nocy. W środku nocy. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. W końcu udało się spotkać. Okazja wyjątkowa, Natalia Schroeder. Witam. Cię. Witam serdecznie, cześć. Po tej wiadomości, kochana, wszystko mi się składa w jedną całość. Ty prawdopodobnie pracowałaś wtedy albo szlifowałaś y, jakiś tam, wiesz, końcówkę y, swojej płyty Rem, która dziś 18 października ma swoją premierę. W środku no jest, nocy. Tak, jest, jest bardzo duża szansa, że wtedy to się też działo, bo rzeczywiście to jest płyta y, nocami szlifowana, w ogóle pisana nocami. Czy to było ustalone, żeby płyta wyszła w trakcie pełni? Żebyśmy wszyscy tutaj nie mogli spać, bo pełnia robi swoje i żebyśmy mogli kilka razy wysłuchać tę piękność? Wiesz, że nie było ustalone, ale no nie ma przypadków. Więc jak się okazało, że to się zbiega z pełnią, no to no, ja po prostu mam jakieś chody u góry i to od, nie od dziś tak uważam i wierzę w to nie od dziś, że po prostu ktoś tam nade mną bardzo mocno czuwa, żeby się wszystkie znaki na niebie i ziemi składały w takich ważnych dla mnie momentach. Wszystko się pięknie złożyło. Łącznie z tym release party wczoraj, które miałaś, jesteś lekko niewyspana, jak mówisz, ale brzmisz, e, słuchaj, pięknie, kwitnący. <laughs>, Cieszysz się tym, co się, co się dzieje. 12 utworów o tym, co u Ciebie działo się przez ostatni rok, mnie mam nawet trochę dłużej. Tak, tak. Cudowna, przejmująca, czasem rozdzierająca, niesamowicie osobista płyta, zaproszenie dla fanów, dla słuchaczy do Twojego świata. Hmm, tak. e o tym sobie porozmawiamy, bo jestem absolutnie zachwycony tym krążkiem. Ojej, od, dziękuję bardzo. Od kilku godzin. Dziękuję też właśnie Pełni za to, że mogłem nie spać do trzeciej <laughs> i przesłuchać trzy razy. Ale to będzie proste pytanie: jak ty się czujesz, kiedy o północy oddałaś cząstkę siebie? Tak naprawdę oddałaś swój pamiętnik, który gdzieś tam mm, przez ostatnie miesiące był tylko dla ciebie, a teraz każdy może y, jakby być jego częścią. No to jest taki osobliwy bardzo stan, przyznam ci szczerze, że ja, ja, ja trochę jeszcze nie wierzę, ja myślę, że ja muszę jakoś tak z tym uczuciem pobyć i, i, i się przyzwyczaić do tego, że ta płyta już jest. Ja jestem, wiesz, rzeczywiście od, od rana dzisiaj mamy jakieś zajętości, no bo to tak zawsze jest przy płycie, że, że wiesz, trochę się jeździ i gada się dużo i ja jeszcze tak nie zdążyłam usiąść i, i przed samą sobą powiedzieć na głos, wow, ta płyta poszła już w świat. Ta płyta rzeczywiście tak jak zauważyłaś, zresztą dziękuję Ci za taką piękną recenzję. Jak już zauważyłaś, ona jest rzeczywiście bardzo osobista, więc zawsze ten moment dzielenia się takim intymnym kawałkiem siebie jest, jest taki specyficzny, bo, bo, bo jest, jest trudny, ale też jest jakiś taki wyzwalający w pewnym sensie dla mnie przynajmniej. Ja lubię takie osobiste Ja, ja lubię takie osobiste treści, mi, mi jest jakoś z tym dobrze, jest mi jakoś z tym wygodnie, mimo tego, że wpuszczam rzeczywiście słuchacza blisko, to ja lubię taką bliską relację z słuchaczem budować, to samo się dzieje u nas na koncertach, staram się tutaj, jeżeli są jakieś takie, wiesz, bariery czy granice, siłą rzeczy one się e, tworzą, bo jest scena, pod, jest słuchacz, to ja lubię je, je wiesz, jakoś tak zgniatać i, i lubię, lubię być blisko z słuchaczem, lubię wiedzieć, dla kogo śpiewam, więc mam takie poczucie, że jak ja się dzielę taką intymnością z, z słuchaczem, to to my na starcie jesteśmy po prostu bliżej. Więc jestem taka, wiesz, podekscytowana, no. Yy, bardzo jestem ciekawa, jak się te moje historie odbiją, po prostu w historiach yy, słuchacza, bo tak było przy płycie Pogłos, jakoś tak. Oni budowały, te, 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 te piosenki na początku były o mnie, a potem już zupełnie nie były o mnie. One potem były jakoś tak szeroko w ogóle o ludziach. I te, i te spotkania z tymi innymi historiami były jakieś magiczne, więc bardzo się nie mogę doczekać ty, tych historii, które, yy, które mi przyniesie Rem. Mam wrażenie, po kilku godzinach, że te historie na REM są ona, za przy okazji są o tobie. No to, to super, Cieszę super, ona, bardzo dobre wrażenie Cieszę Ona się. tak bardzo uderza. E, uwielbiam początek. Ten zabieg e, w ogóle m, kawałek nazwany Nrem, ale ten, 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 ten zabieg, e, z perspektywy słuchacza to, że możemy usłyszeć takie nagrania z ofu, to mm. ja się czuję wyjątkowo jako twój gość, to jest taki mi ten grid od razu na dzień dobry. O co chodzi? <laughs> tak, tak, tak. A w ogóle śmieszna jest historia tego NRM, bo. Ja zadecydowałam, że to będzie intro nie tak dawno temu. Miałam taki, taki wieczór, jeden, że ja po prostu to jest u mnie klasyk, że ja przepadam po prostu w odmęcie nagrań wideo w moim telefonie i to był taki jeden wieczór-noc, bo ja poszłam spać właśnie standardowo typu około czwartej w nocy i przeglądałam sobie stare nagrania w, wiesz, w telefonie, które miałam. I nagle natrafiłam na nagranie, gdzie ja siedzę przy pianie, obok mnie jest moja siostra, coś tam się w kuchni dzieje, bo słychać to, że tam jest, wiesz, sz, sz, szum takiego po prostu dnia codziennego. Mhm. I pamiętam, jak napisałam tę melodię, którą się rozpoczyna w ogóle ta płyta. Że ja wtedy, I pamiętam, że tam wcześniej jeszcze jest taki dialog, yy, gdzie my dyskutujemy, że ja mówię, że to będzie piosenka do jakiegoś filmu, że mi się podoba ten motyw i że ja go kiedyś do jakiegoś filmu dam. I wiesz, siedzę, jest druga 30, słucham tego motywu, który napisałam, wiesz, dwa lata temu, i po prostu na mnie, na mnie ta myśl spadła w sekundę, nie? Okej, okay, to jest intro tej płyty, wow! I ja to po prostu wiedziałam od razu, więc wróciłam szkół do piana, sobie to zagrałam, mówię, tak, to jest, to jest NREM, nie? To jest totalnie ten moment. Wydaje mi się, że uchwyciła mnie świadomie jeszcze wtedy ten moment takiego właśnie wchodzenia w sen, mimo tego, że, że jeszcze nie wiedziałam w ogóle, że ta płyta będzie się działa, więc, to, więc ta kompozycja w ogóle jest jeszcze spoza remowej ery. Taka odnaleziona w telefonie po prostu. Doczytałem, NRM, to jest w ogóle taka faza zasypiania, po, mm -hmm. to jest faza powolnych ruchów gałek ocznych, tak. więc wprowadzasz tak. nas w ten sen, który trwa tak. przez 12 kawałków. Tak, 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 tak. <grym> y, tak, no, y, bo ja bardzo chciałam właśnie, żeby słuchacze, w ogóle bardzo jest mi miło, że przesłuchałeś płytę od początku do końca, ja też y, jak, jak mówię o tym krążku, to zachęcam właśnie bardzo słuchaczy do tego, żeby y, jak, ben, jak znajdą czas, ona nie jest aż taka długa, <grym> to żeby sobie właśnie posłuchali od początku do końca, bo tam jest, wydaje mi się, że tam się bardzo wyraźnie buduje historia, że, że ona mm -hmm. naprawdę jest, to są te, te kawałki są poukładane chronologicznie, jakby to, wiesz, to są, to są po prostu wydarzenia z mojego życia wyjęte, naprawdę ułożone w tej kolejności, w jakiej one się działy, więc, e, więc ona jakoś tak pełni i wybrzmiewa moim zdaniem, jakiej się słucha od początku do końca. No i bardzo mi zależało, żeby właśnie słuchacza wprowadzić w ten senny nastrój, nie? Żeby, żeby potem jakby się stworzyła trochę ta iluzja, że my lawirujemy sobie pomiędzy jawą a snem, że nie do końca wiesz, co tutaj jest rzeczywiste, e, a, a co już jest tym trochę sennym marzeniem. Traktuję tę płytę jako opowieść o twoim środku. Ostatni numer rozdziera mnie bardzo mocno, mm. ale daje mi otwarte zakończenie. To znaczy tak. ja widzę... Y Właśnie ułożyłem sobie takie zdanie. Po tych dwunastu otworach może nie do końca odbudowaną na nowo Natalię, ale w pełni świadomą swojego smutku, pogodzoną trochę z nim. Tak. To jest chyba najważniejszy krok w ogóle w przemianie. Tak. E, pogodzenie się i zauważenie tego w sobie, żeby mm. móc wystartować na nowo. Tak, no bo nie, bardzo, bardzo, bardzo to jest y, 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 słuszna interpretacja. Ja uważam, że Rem, czyli ten utwór tytułowy i utwór, który kończy też płytę, Pomimo tej wiesz, płynącej sobie między dźwiękami nostalgii i też jakiegoś takiego jeszcze smutku, z którego ja się też wtedy z pewnością jeszcze leczyłam, to, to on ma bardzo dużo w sobie nadziei i pozostawia to, 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 to otwarte zakończenie, tak jak powiedziałeś, bardzo trafnie to w ogóle określiłeś. Tam jakby tam się już zaczyna tlić coś nowego, jakby, nie, że to jest, wydaje mi się, że dość wyraźnie się czyta ta płyta jako zamknięcie pewnego etapu w moim życiu, a, a, a utwór Rem jakby rysuje nam po prostu takie nowe otwarcie jakby w pewnym sensie. Ty, dużo w wywiadach o tym smutku mówisz, że też nie do końca sobie tak myślałem w samochodzie jadąc, że nie chciałbym z Tobą rozmawiać też bardzo o tym smutku od strony takiej ciemnej. No Dlatego tak. pomyślałem, że zapytam Cię, czy z takim smutkiem można się w ogóle jakoś zaprzyjaźnić. Zresztą znaczy, ja to jestem totalnie zaprzyjaźniona ze swoim smutkiem. wiesz, mhm. To, że ja mam sobie jakieś takie smutne pokłady, i to, to nie jest od dziś, to nie jest od roku, tylko to jest naprawdę od. Ja, ja od zawsze miałam jakąś taką tendencję po prostu, i wiesz, ten, ten mój smutek mi ostatecznie. Nie przyniósł bardzo dużo dobrego. To, że ja się, wiesz, leczę tymi piosenkami i stosuję jakąś taką autoterapię muzyczną, to ja sobie, wiesz, naprawdę zrzeszyłam jakąś masę wspaniałych, wrażliwych dusz, które ze mną sobie współodczu, współodczuwają, wiesz, te piosenki i te wszystkie rzeczy, które ja przeżywam, więc... Ja lubię ten smutek. Ja o tym już wielokrotnie mówiłam. Wiesz, no bywa taki, który już cię przetłacza i przytłacza i przerasta i, i takie ta, i ta smutki też miewam. I, no I one są mniej przyjemne. Ale wiesz, to, 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 ta, ta taka nostalgia y, jest moim zdaniem ważna, bo ona trochę cię zatrzymuje, trochę cię uwrażliwia na pewne rzeczy i na siebie, ale też na ludzi wokół. Y, więc y, ja nie walczę z tym. Jakby ja sobie go akceptuję, y, przytulam go sobie y, y, i staram się go zrozumieć po prostu. Nie? On też nigdy nie jest stałe, bo, bo nic nie jest stałe. Po prostu wszystko płynie i ja wiem, że jak jestem smutna, to widocznie muszę się trochę posmucić i za chwilę będzie lepiej. I, i zawsze tak jest. W trakcie y, z tego smutku jesteś bardziej artystycznie płodna? Tak, zdecydowanie. Mm. Tylko, w, tylko właśnie musi to być jakieś takie w miarę zrównoważone. W sensie to, to musi być taki smutek, nad, nad którym ja już mam kontrolę w jakimś sensie, nie? Bo jak jestem w takim wiesz, smutku, który mnie trochę zalewa, co się zdarza też mi czasami, to, to wtedy jestem. To wtedy ciężko jest mi cokolwiek napisać. Ja, ja, ja muszę się jakby z nim zapoznać, <głoszech> muszę go trochę oswoić i wtedy dopiero mogę pisać. E, więc wtedy więc te, te, takie najgrubsze momenty to jednak są, one troszkę mnie. One mnie troszkę, jednak jak mnie to przerasta, to, 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 to nie jestem w stanie tworzyć, więc muszę odczekać, wiesz, gromadzę sobie refleksje, które do mnie przychodzą, zastanawiam się nad, nad wieloma rzeczami, ale proces twórczy zaczynam dopiero, kiedy to już się troszeczkę tak ułoży we mnie. Jesteś dumna z siebie, z tego, co stworzyłaś muzycznie na tej płycie, bo fantastyczne melodie tutaj panują, nie mówiąc o tym, że no tak po prostu zaryzykuję stwierdzenie, że ona jest dużo bardziej taneczna od Pogłosu. Jest. Jest, jest taneczna, co jest w ogóle dla mnie mega zaskakujące, bo ona traktuje, wydaje mi się, że, 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 że te teksty są mocniejsze, że ona jest, że ona jest głębiej jeszcze w tekstach i że są, momentami jest dużo bardziej bolesna jakby w, w tych tekstach, a paradoksalnie jest bardziej taneczna, więc to jest ciekawe. E, mi, się ten, mi, się, mi się wiesz, na przykład no, zwierzęta nocy są e, na przykład czyli Duet Zmaladym Koteluk jest e, bardzo energetyczny wiesz, w aranżacji, zwłaszcza w tych refrenach takich stadionowych, playowych, bo mi się to mm -hmm. tak kojarzy, a to jest jedna z trudniejszych historii w ogóle w życiu moim, jakie ja przeżyłam. Ta piosenka jest o, o jednej wiesz, z najtrudniejszych takich, o jednym z najtrudniejszych doświadczeń w ogóle w moim życiu. E, więc tutaj te, te, te są takie specyficzne miksy, e, ale jestem bardzo z tego albumu dumna. Wiesz, ja, ja już jestem w takim miejscu, już mam na tyle dużo lat. I na, na tyle już dużo doświadczenia, że ja naprawdę już nie robię rzeczy, z których nie, nie będę dumna. Ja, ja sobie nie pozwalam już na takie sytuacje. Ja nie chcę się w życiu, wiesz, niczego nigdy wstydzić yy, już teraz. I, i, I tylko w momencie, kiedy jestem, wiesz, pewna tego, że coś jest ze mną w zgodzie, to to wypuszczam na świat. Więc ja bym na pewno wam nie dała czegoś, z czego nie jestem zadowolona. A czego cię nauczył tamte, tamten rok i jednocześnie ta płyta? Co ci pokazała? Hmm, no. Co cię zaskoczyło w samej sobie nawet, wiesz, w trakcie wiesz, ta robienia? Płyta, ta, ta płyta, no, no, mogę na przykład, mogę trochę od drugiej strony tego pytania podejść, że ja po, po, podczas, na przykład na płycie Pogłos śpiewam dużo właśnie o tym, że... Mm, że, że, nawet, nawet taka jest openingowa fraza, wiesz, na pogłosie. Czy to ja, czy mnie da się znać, jeśli sama słabo się znam. Tak zaczynam mm -hmm. płytę pogłos. Bo też takie miałam poczucie, że ja wiesz, no obcuję się ze sobą na co dzień, i ostatecznie niewiele sobie wiem, bo bardzo patrzę powierzchownie na wszystko. Na, na, na swoje reakcje, na emocje. Jakoś takie czytam bardzo, właśnie, powierzchu. A pracując nad płytą rem, zauważyłam dużą zmianę i właśnie zobaczyłam ten progres taki, taki mój w ogóle jako człowieka, jako kobiety. I, i fajnie mi się na to patrzyło, że że ja dużo uważniej obserwuję siebie, dużo, dużo głębiej zaglądam, że znam siebie znacznie lepiej niż znałam siebie jeszcze trzy lata temu, wiesz, robiąc płytę pogłos. Więc pod tym względem na pewno ten proces twórczy się różnił i też pod tym względem teksty są inne. Że ja już tutaj śpiewam jako dużo bardziej świadomy człowiek po prostu. Wtedy jeszcze znałam siebie, wiesz, trochę bardziej po, po okładce, a teraz już znam siebie e, dużo lepiej. I to mnie na pewno zaskoczyło. Zarzucasz sobie jednak małe rzeczy w złodzieju. Bo rozumiem, tak. że to są lekkie zarzuty do samej siebie. To jest tak. w ogóle mój ulubiony numer na płycie. O, super, super. Bardzo <laughs> lubię tę piosenkę też z łodzi. Ona jest chyba najdłuższa na płycie, Ona chyba z tak. Tak, tak. E, <laughs> tak, bo to wiesz, no ja cały czas jestem po prostu w procesie, ja jestem cały czas w, 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 w trakcie jakiejś takiej pracy, to wydaje mi się, że praca nad, wiesz, nad samym sobą to jest taki chyba, to ona się chyba nie kończy nigdy. Że to po prostu musisz no, cały czas po prostu być jakiś taki świadomy i w gotowości, no, bo to chyba się nie da czegoś nauczyć i się tego nie oduczyć jakby, nie? Że to po prostu mhm. my się też zmieniamy, więc, więc tutaj trzeba cały czas być ostrożnym. No ja wciąż popełniam masę błędów. Y, wiesz, no złodziej jest, wiesz, no, złodziej na przykład, no między innymi jest właśnie o tym, jak, jak często, już no, nie chcę tak dosłownie tego opowiadać, bo to są właśnie rzeczywiście jakieś takie intymne dość historie, ale jak bardzo ja długo muszę pobyć na przykład z jakąś decyzją, Zanim odważę się ją podjąć, nie? jak upływa mi czas, jak leci mi wszystko, jak potrafię sobie najdrobniejszymi, e, czy, czy się najbardziej błahymi jakimiś argumentami e, to odkładać w czasie. E, I równocześnie po, po, że pożerając ten czas, będąc złodziejem tego czasu, zarówno dla siebie, jak i dla ludzi wokół, których też te decyzje dotyczą. jakby, no, Tak bardzo wiem, że mówię enigmatycznie, bo nie, nie chcę mówić zbyt dosłownie. E, chociaż ten złodziej jest dosyć dosłowny, jak, się, jak te, ten tekst jest raczej dosyć kawa na ławę, rzeczywiście w tej To czy w tym czasie, teraz, po płycie, traktuje ten czas jako tak, no, taka odbudowa samej siebie, co chciałabyś oddać sobie, albo inaczej, co ukradłaś sobie w tamtym roku, na przykład. W nie No wiesz, taki smutek, ten taki właśnie głęboki już, nie ten taki, z którym się można zaprzyjaźnić, tylko ten głęboki smutek. To on jest po prostu wykańczający i wyczerpujący, więc na pewno te, 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 ten rok ostatni, który no, mówię mówi o tym dużo, że on był trudny, bo był trudny, a ja też ja lubię normalizować takie tematy, więc yy, być może już jestem trochę monotonna w tym gadaniu, no, ale też o tym jest. To jest ta płyta po prostu o radzeniu sobie z, z, też z, z tymi emocjami, więc wiesz, ja, ja, ja jestem wdzięczna temu krążkowi, bo naprawdę to była jakby solidna terapia dla mnie. Ja, ja teraz my jesteśmy w, w październiku, jakby rok później i, i ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Jakoś tak. Yy, i, myślę, że, I myślę, że to pisanie mi bardzo w tym pomogło po prostu. Ja sobie po prostu pozamykałam pewne rozdziały, pewne etapy. Chociaż jak spotkaliśmy się rok temu chyba w wakacje w Sopocie, to ty już wiedziałaś, że, yy, no, że będzie coś dużego, że będzie płyta. Tak, tak, jak tak. tak, tak jakby, no, wiesz, ta, ta, ta praca nad płytą to trwała dłużej. Wiesz, no, te ściany, które miały premiery 18 października powstały, słuchaj, no melodia ta powstała w, w jakimś w jakimś styczniu 2023, czyli zaraz będą dwa lata. Aha. Od tego, więc my tak naprawdę, jak oddaliśmy pogłos suplement dwa lata temu, to my już weszliśmy sobie do studia i już dłubaliśmy, wiesz? Tylko to jest naprawdę, wiesz, to trzeba osiąść w tym studiu, trochę się wiesz, wbić korzeń po prostu pomyśleć, zastanowić się, jakby dać przestrzeń temu, żeby te, 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 te piosenki zaczęły się jakoś krystalizować, bo to nie jest takie proste. Czasami cię dotyka palec Boży, a czasami cię nie dotyka palec Boży. Więc my tak wychodziliśmy z Arcim z takiego założenia, że, że czekamy na palec Boży, bo wiesz, sobie możesz siedzieć w tym studiu i czekać, no ale jak nie ma tej weny, to po prostu nic się nie wydarzy. Ale na szczęście ona nas dotykała, więc, więc fajnie. Nawet u Arciego, no nie mówiąc o tobie, ale Arci to wydaje mi się, że jest taką hurtownią pomysłów. Tak, tak, tak. No. Myślę, że jesteśmy razem tutaj. Ja, no, Przyznam ci szczerze, że mm, ja już teraz, zwłaszcza jakby nauczona po głosem, to a w te, przy tej płycie mi się wydaje, że jeszcze bardziej ja naprawdę jestem przy każdym jakby elemencie tego procesu. Czyli ja, ja nie odpuszczam żadnego z etapów. Ja jestem, wiesz, od, od, od wybierania brzmienia basu, po to jak ta linia basu będzie brzmiała. Ehm, no tutaj naprawdę to nie jest tak, że ja, wiesz, przy, przynoszę jakiś pomysł, a potem go zostawiam, tylko naprawdę yy, no to jest, yy, to jest taka praca wspólna. Bardzo no bardzo. Perfekcjonizm mocno. twój na przykład. Wiesz hmm, no, co, nie, wydaje mi się, że jak, nie, jak po prostu idzie o tak osobiste sytuacje i tak jest osobiste piosenki, jak, jak te piosenki, no to trochę nie chcesz tego zostawiać komuś z zewnątrz. Jakby y wierz y on, to jakby nie możesz swojego dziecka za długo pod opieką zostawiać komuś innemu. Bo, no, bo, musisz być przy tym, jak rośnie, jak zaczyna chodzić i tak dalej. Więc, więc ja do tego tak podchodziłam, że to, wiesz, no, to są tak jakieś po prostu intymne skrawki mnie i po prostu, wiesz, wyrwane kawałeczki ze środka, że jakby, no, ja, ja muszę mieć decyzyjny, ostateczny wpływ na każdą z tych części, bo to inaczej oszaleje. Ale my też z Arczym się bardzo dobrze rozumiemy, bo umiemy się słuchać, bardzo się czujemy. On też zna mnie już bardzo dobrze. On wie po prostu co i jak, w którą strunę trzeba uderzyć, żeby, żeby to ze mną zarezonowało. Więc my tutaj i w drugą stronę tak samo. Więc tutaj raczej nie było tarć, tylko, tylko jakieś tak, takie wzajemne zrozumienie. A poczułaś, że w pewnym momencie ta płyta zawładnęła to, bo musiałaś sobie zrobić jakiś, jakąś taką przerwę? Czy, czy ty lubisz taki po prostu stan bez ja nakręcenia? Ja lubię taki stan. I pamiętam, że po, przy pogłosie było tak, że po prostu dwa ostatnie miesiące to myśmy się zajechali dosłownie, naprawdę. Ja siedziałam w studiu od 9 do 3 w nocy codziennie. A tutaj Arczusz tak mnie trochę hamował. nie, że On, brał, on dbał o taką higienę w ogóle pracy, że. Że tam wiesz, była godzina 19.20 i ja siedziałam, wiesz, nagrzana na tej kanapie. Dobra, jedziemy dalej, ciśniemy dalej. A on był mhm. nad. Siedzimy tu już 10 godzin i uważam, że powinniśmy odpocząć. Że już jesteśmy mniej produktywni, że jesteśmy mniej efektywni, już lepiej nie zrobimy tego. Pójdźmy spać, obudzimy się rano i ze świeżą głową podejdziemy znowu do sprawy. Więc on takim był głosem zdrowy, takim był głosem zdrowego rozsądku, że mówił, że to jest ten moment, kiedy kończymy pracę, nie? Bo przy pogłosie to się naprawdę zajeżdżaliśmy się po prostu, jakoś tak hardkorowo. Więc tutaj Arcz mnie trochę stopował. Też no, dużą część, duża część tego i tej płyty się tworzyła w wakacje, więc siłą rzeczy myśmy musieli robić przerwę, bo były koncerty. Arch też jest, z, wiesz, muzykiem w zespołach polskich różnych, mm -hmm. więc byliśmy oboje w trasie. Miałaś chociaż czas, żeby wrócić <laughs> do domu, trochę odpocząć, naładować baterie? No, ja to wiesz, jak, jak, jak mi to wystarczy, że ja mam dwa dni wolnego, to, to ja to ja po prostu a, wiesz samochód tak, i. Ta, tak, tak skonstruowana, okej. Okay. Tak, tak. ja się w ogóle nie boję odległości. Wiesz, moje, moje życie na tym polega od lat, że ja po prostu jeżdżę non-stop i dla mnie to jest normalne, że ja jestem, wiesz, rano we Wrocławiu, a wieczorem jestem w Szczecinie. I jakby to, jest tak, to jest naprawdę jakoś tak się do tego przyzwyczaiłam, że jak ja mam dwa dni wolnego, to naprawdę wsiadam w samochód i jadę do domu po prostu, nawet, żeby wiesz, spędzić z rodzicami jeden wieczór po prostu przy herbacie i następnego dnia wrócić. To ja, to ja regularnie tak robię, jak mam chwilkę. Musisz po prostu trochę wyhamować w muzyce wtedy, <grym> tak naprawdę, właśnie, to się ja, <grym> Właśnie to jest to, że ja właśnie w niczym nie hamuję i jakoś to po prostu ta machina jest taka rozpędzona cały czas, do jakiegoś czasu, że naprawdę jest jakoś tak hardkowo. Ale ja też lubię, ja, ja, ja zdecydowanie wolę ten stan, jak się dzieje za dużo, jestem zmęczona, mogę sobie trochę ponarzekać, bo wiadomo, że to robię, <grym> ale wolę to, niż taką, wiesz, stagnację, a przybywają też w naszym zawodzie takie momenty, kiedy jest, wiesz, spokojniej i dzieje się mniej, to wtedy, ja nie lubię tego. Na szczęście y, pandemia już była dawno temu. No Jezus, Maria, to cza czarny okres bardzo. No. Ale nie miałeś nawet wiesz, czasu okazji zjeść ani jednej zupy szczawiowej? Nie wiesz, że w ogóle w tym sezonie nie zjadłam żadnej szcza ani jednej szczawiówki. Co ty gadasz w no. ogóle? Z połowa no, października? Który nie, no, jest? nie, no, nie no, to jest koszmar w ogóle jakiś. Nie, bo rzeczywiście w wakacje był hardcore, to w wakacje byłam w domu um, chyba raz mi się udało pojechać do domu. Mm. Nie, jeszcze potem było wesele mojej kuzynki w sierpniu, to potem byłam drugi raz. Ale no ta szczawiówka rzeczywiście się nie wydarzyła, ale ja mam dwie ulubione zupy, bo jest ta szczawiówka, no się nie udało, ale jeszcze jest grzybowa i te święta są jeszcze przed nami, więc ja czekam na tę grzybową w święta. Jesteś grzybiarzem? Chodziłaś po lasach dużo? Tak, byłam na grzybach, byłam dwa razy w tym roku. Właśnie raz byłam na Kaszubach, jak pojechałam hmm. sobie, właśnie wyskoczyłam sobie na weekend do rodziców, na weekend w środku tygodnia, bo to, to dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest sobota, niedziela, bo ta praca jest taka nieregularna, więc pojechałam na grzyby, byliśmy z tatą w lesie i z rodzeństwem i mieliśmy potężny zbiór, naprawdę i raz byłam pod Warszawą, to byłam z bratem i z kolegą, ale byli, byliśmy bardzo niewytrwali, z 10 minut chodziliśmy i zbiory były marne. Okej. Okay. Bardzo mi bawiły w ogóle te kartki, które ludzie zostawiali, że nie wiem, czy wiesz, rezerwowali nie. sobie grzyby. Naprawdę. O, Nie <laughs> widziałam tego, Jezu. Słuchaj, na Kaszubach to jest tyle grzybów, tam się potykasz o grzyby w ogóle, więc jeżeli ktoś nas słucha, kto jest jakimś zapalonym grzybiarzem, nie wiem jak teraz, ale jak ja byłam, to naprawdę po prostu jakiś wysyp prawdziwków, piękne kanie. No naprawdę polecam. Droga pani, to jest wszystko wyzbierane już, gdzie tam? Nie, naprawdę nie. My, mój tata był dwa dni wcześniej i było pełno grzybów, i potem myśmy byli dwa dni później i znowu były nowe już grzyby, więc one się bardzo cały czas tam rodzą. One kochają kaszubską glebę. Ja się nie dziwię w ogóle. No nie, no nie sposób nie kochać w ogóle kaszubskiej gleby i tych Prawda. krajobrazów. Prawda. Tak naprawdę. Ja też się trochę nie dziwię twojej wrażliwości, bo ty zapewne no czerpiesz odrobinę z, ze swoich rodzinnych stron. W sensie taki... Mm, no takiej intymności, wrażliwości w ogóle, obcowania z naturą i tak dalej, i tak dalej. Tak, 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 jasne, że tak. Właśnie, yy, Boże, z kim ja o tym rozmawiałam? Ostatnio jechaliśmy busem i, i, i tak sobie analizowaliśmy właśnie dzieciństwo w dużym mieście versus dzieciństwo na wsi, nie? Mm. I jakoś tak powiem ci, że jestem no, nie, niesamowicie wdzięczna za to, że się urodziłam tam, gdzie się urodziłam, że ja naprawdę teraz mając, yy, wiesz, to porównanie, no bo mieszkam w dużym mieście od lat już, no już jestem też dorosłym człowiekiem, ale wprowadziłam się tu jeszcze będąc trochę nastolatką, to, to jest po prostu naprawdę przepaść. To, 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 to wychowywanie się naprawdę na łonie natury i w też takiej malutkiej społeczności jest dużo spokojniejsze, przynajmniej z mojej perspektywy. Więc ja jakoś tak się bardzo cieszę, że, 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 że tam się urodziłam i że jestem z, tej, z tego malutkiego parchowa. A no wrażliwość, no ja, i wiesz, nas, nas też bardzo, rodzice mnie, moi rodzice jakoś tak uwrażliwili, mam wrażenie na świat. To są bardzo dobrzy. Ludzie, tacy wiesz, dużo, dużo mają w sobie miłości i, te, i, te, i tej miłości nam bardzo dużo dawali i, i, i ja myślę, że no, wychodząc z tego mojego domu ciężko, chyba ciężko byłoby wyjść jakimś takim niewrażliwym. Po prostu, no dobry, dobry, dobry mam fundament, tak, tak czuję. Dobra firma. Dobra firma, Shredder, tak. No to polecam, Polecamy. Tak. Gorąco polecam, Shredder. Firma Shredder. No, też trudno byłoby robić coś innego, bo jesteś z rodziny raczej umuzykalnionej. Tak, tak, ale też właśnie nie, nie, ostatnio jakoś tak często dostaję to pytanie, że to po prostu musiałam zostać, wiesz, no, zostać piosenkarką, wokalistką, czy jakkolwiek tam tego nie nazwać. Nie, to nikt cię wiesz, do ściany nie przyparł na pewno. Tak, no właśnie, bo, Myślisz, po prostu, to... bo co jest, jakby wiesz, istotne, to wiesz, w mojej rodzinie muzyka głównie jednak jest pasją. Tutaj u mnie mało kto w rodzinie to wykonuje jako zawód na życie. Ja, ja jestem raczej, no, chyba jestem jedyna tak naprawdę, która, która po prostu wiesz, żyje z tego i, i wykonuje to jako, tak, jako zawód po prostu. Bo cała moja reszta rodziny to po prostu oni są, wiesz, to są ludzie pasji, więc oni, oni sobie to robią, jakby też tak powiem, po godzinach. Ale jakby nie zdecydowali się na to, żeby to robić, tak na, 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 po prostu na, na co dzień. E, więc ja myślę, że ja opcje jakby miałam bardzo dużo różnych, e, ale też nigdy nie miałam wątpliwości, że, że to jest moja droga, bo ja sobie siebie, siebie w ogóle nie wyobrażałam w innym miejscu że, niż to. I też powiem ci, że naprawdę można mieć różne podejście do tej afirmacji i, i do tego, że sobie wiesz, musisz e, afirmować pewne rzeczy, żeby one się mm -hmm. wydarzyły. A ja naprawdę jak solidnie afirmowałam, kilka razy w życiu naprawdę solidnie sobie coś afirmowałam, no między innymi, wiesz, to, że będę robić to, co robię teraz, to od naprawdę od dziecka, ja po prostu nie brałam pod uwagę innej opcji. Yy. No, i, jakby, no i, zobacz, i, to, I to się mi stało, więc jakoś tak, i y, jeszcze takich przykładów mam parę. Więc naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, tylko naprawdę trzeba mocno wierzyć po prostu w to, że się spełni i, i oczywiście temu szczęściu pomagać. A to jest mówienie sobie gdzieś tam? Yy, yy, to jest nawet, nawet Jakiś... nie mówienie, bo to, ja bardziej po prostu, naprawdę miałam bardzo głęboką w to wiarę. Mhm. Jakoś tak poświęcałam temu y, bardzo dużo takiej czułości, po prostu y, dużo o tym myślałam i tak naprawdę bardzo mocno z całego serca tego pragnęłam. Tak, po prostu tak szczerze i tak, wiesz, i tak prawdziwie. No. Ja nawet nie wiem, jak to określić, ale tak bardzo po prostu ze szczerego serca tego pragnęłam. I Je... naprawdę poświęcałam tym, myślom dużo czasu. Jesteś osobą, która potrafi się zaopiekować całą sobą, rozumiem. E, tak, tak, tak. Myślę, że na pewno teraz bardziej niż kiedyś. Zaopiekuj się konkretnie słuchaj w trakcie trasy, bo intensywnie się y, zaczyna robić. Jesteśmy w stanie coś powiedzieć. W sensie no, wiemy, jakie miasta i wiemy, kiedy startujesz, bo to już tak naprawdę patrząc na kalendarz za chwilę. Tak, tak, startujemy 26 pa października w Kaliszu. Mm. No i powiem ci, że ja nie wiem, czy ja miałam kiedyś taką intensywną jesień, jak ta teraz. Chyba nie. Tak właśnie miałem cię o to pytać. Bo, <laughs> <laughs> czy Chyba ty wiesz, nie. na co ty się piszesz? <laughs> nie no, wiesz co, w ogóle śmieszne, bo jak z Maćkiem, moim menadżerem, sobie tam otwieraliśmy kalendarz na, na jesień, latem i ona już, ten kalendarz już tak wyglądał dosyć srogo, to tak się, wiesz, śmialiśmy z tego, ale będzie, ale będzie. I teraz jak to jest już, to mam takie, jest Maria, to jest grube, bo... Ja się fizycznego zmęczenia nie boję, yy, no bo wiesz, jeszcze cały czas przecież jestem młoda. <noise> Będę piła dużo wody i jakoś to będzie. Tylko bardziej się boję tych takich emocjonalnych zjazdów, bo do tego mam tendencję co, i chyba wszyscy do tego mamy tendencję, że wiesz, każdy taki haj emocjonalny, jakiś taki moment, gdzie, kiedy jesteś u góry, yy, potem naturalnie generuje też dołek, bo musi być po prostu balans. I, I wiesz, jak coś cię kosztuje dużo emocji, nawet tych dobrych emocji, bo tutaj naprawdę dzieją się wokół mnie piękne rzeczy, to, to, to i tak, no potem to się musi jakoś zrównoważyć, I, więc jakby ja się troszkę tylko tego boję, że nie mam tutaj dnia takiego, wiesz, mam mało takich dni, w których będę mogła sobie popłakać po prostu i nie dlatego, że jest źle, tylko że dlatego, że jest po prostu bardzo intensywnie dużo i to jest jakieś takie normalne, na przykład, ja wiem, że ja dużo gadam, nie? To ja przepraszam. Ja ba tak bardzo lubiłem ciebie słuchać, więc mów. <laughs> mów, no, jakby mów jako taki, mów taki przykład chciałam tylko podać, że pamiętam swoją pierwszą galę Fryderyków. I mm -hmm. ja wiesz, bardzo, bardzo marzyłam o tym, żeby wystąpić na Fryderykach. już wtedy nie, nie byłam nominowana, ale dostałam zaproszenie na galę. To była pierwsza moja gala w życiu, wiesz, zawsze oglądałam w telewizji jakoś tak. Yy, to była trochę jakby inna, inny gatunek muzyczny niż ten, który ja do tamtej pory uprawiałam, więc więc, więc nie, nie, nie bywałam na tych Fryderykach. No i nagle dostałam zaproszenie. Dużo to dla mnie znaczyło, pojechałam, zaśpiewaliśmy to, bo wtedy śpiewaliśmy z Ralfem Kamińskim przypływy na tej gali. Jakoś tak pięknie to się w ogóle też przyjęło. I w ogóle to był przepiękny wieczór, jakoś tak bardzo taki wysoki, taki duży dla mnie, wiesz, taki intensywny. No i następnego dnia wracam z tego na pociągiem i całą drogę przepłakałam po prostu. Byłam, wiesz, jakoś tak skruszona w środku, jakaś taka rozdrgana. Nie wiedziałam w ogóle, jakby, czemu tak się dzieje. Jakoś nie potrafiłam sobie z tym poradzić, no bo przecież to był piękny wieczór. Wszystko było wspaniale, ale musisz, przynajmniej ja tak mam niestety, że po tym haju muszę wylądować. I czasami to lądowanie z, tego, z tej wysokiej pozycji jest po prostu trochę bolesne, nie? Musisz, musi się wyrównać. U musi ciebie. się wyrównać. Tak, tak. tak no. Jestem ciekaw, czy na płycie REM, już tak tytułem końca, jest jakiś utwór, którego nie tyle się boisz, co nie wiesz sama, jak zareagujesz przy wykonaniu live. No, zwierzęta nocy na pewno takie są. Na pewno okay. takie są. Tak, one, to, one jakoś takie są dla mnie, mm, bardzo, to, to bardzo trudny jest, trudna jest ta piosenka dla mnie, po prostu. No ja naprawdę, wiesz, jak, jak mówię o nich, to mi się tak głos łamie. One są, wiadomo, one są troszkę właśnie pod wałem te, tego, tego intensywnego aranżu i tak dalej, ale chyba myślę że, że myślę, że ja najkruchsza jestem właśnie na tej piosence, najdelikatniejsza i taka najbardziej um, pokiereszowana przez życie, to jestem w tym utworze. I, i naprawdę jak nagrywaliśmy wiesz, wokale takie demowe w ogóle żeby w ogóle zarejestrować pomysł linie nie byłam w stanie tego zaśpiewać wiesz musieliśmy to cofać musieliśmy robić przerwy bo cały czas mi się głos łamał jakoś takie to było dla mnie trudne więc no, jestem ciekawa jak to się będzie działo na tych koncertach no bo tutaj dochodzą też emocje wiesz zderzasz się z tymi ludźmi mhm. na pogłosie też miałam takie momenty że nie byłam w stanie dośpiewać piosenki więc, <noise> więc ciekawa jestem jak będzie na tej trasie za tę szczerość Cię kochamy, Natalia. Tak, tak, <laughs> dziękuję <czy inaczej>. bardzo. <laughs> Wszystkiego pięknego ci życzę i zachowania tego balansu w trakcie trasy, ale też w trakcie kolejnego roku, bo zdaje się, że już powoli powinniśmy sobie szykować jakieś postanowienia noworoczne, co jest mm. dla mnie w ogóle. <laughs> Jezus, ja jestem fatalna. Dziwnym. Fatalna ja też. jestem w to, Naprawdę. <laughs> ja zapominam w drugim tygodniu stycznia. Już. Ja też. Mm. Ale na przykład miałam wiesz, w zeszłym roku takie postanowienie, że będę robić treningi. Takie wiesz, tam Staszek, mój brat znalazł nam taki trening, taki, wiesz, na YouTube 10-minutowy. Mhm. się nazywało... 10 minut masakry to się nazywał ten filmik. Yy, I to, wiesz, było na mięśnie brzucha. I wiesz co, mega jak na mnie, to to był sztos, bo ja dwa miesiące to robiłam. Prawie codziennie. wow No więc naprawdę, może jest, im jestem starsza, tym bardziej jestem jakaś taka konsekwentna w tych postanowieniach. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ja kiedyś sobie pomyślałem, to ktoś kiedyś powiedział chyba, że chciałbym osiągnąć w życiu taki poziom, chyba musiałbym być tak bogaty, żeby ktoś za mnie ćwiczył. O Jezus, no świetne, może ktoś to kiedyś wymyśli. Wiesz, ja bym tak strasznie się chciała zaprzyjaźnić z jakimś sportem. Ja naprawdę bardzo bym chciała, ale po prostu ten sport mnie nie lubi z jakiegoś powodu. Nie wiem, może jest jakaś dyscyplina jeszcze, której ja nie poznałam i która do mnie przemówi. No na razie to się nie wydarzyło. Ale może jakaś taka z czapy zupełnie? Nie wiem, no na, na przykład... Olimpiadzie ostatnio był breakdance. no, może w, O, może breakdance. W no tak, ja myślałam <laughs> właśnie, że może taniec. Tylko właśnie mnie po prostu zabija mój brak konsekwencji. Ja jestem konsekwentna tylko jakby w swoim zawodzie, na tym swoim poletku muzycznym. I to jest wszystko. Potem każda inna dodatkowa sytuacja. To jest, no wiesz, bo sobie postanowiłam, że będę piła kolagen, no bo kolagen jest super na skórę, ja już mam prawie 30 lat, no to będę piła kolagen. No i kupiłam sobie tyle tego kolagenu, słuchaj, żebym przez 10 lat mogła go pić. No ile go piłam? Tydzień go piłam, rozumiesz? I potem zapomniałam. I to jest klasyk ze wszystkim. Mało tego, on jest smaczny, tylko po prostu mówię, no to jest kwestia jakiejś takiej chyba wrodzonej niekonsekwencji, no niestety. Dużo życiowego kolagenu i gipkości ci życzę, Dziękuję kochana. bardzo, bardzo miła rozmowa, serdeczne <noise> dzięki.